Kolejny aspekt języka zorientowanego obiektowo, takim jakim jest C#, to polimorfizm. Polimorfizm, inaczej wielopostaciowość. Otóż polimorfizm może oferować nam wykorzystywanie metod o tych samych nazwach, ale z różną listą argumentów. Możemy też wywoływać te same metody, które będą realizowały kompletnie coś innego przy wykorzystaniu hierarchii klas. Polimorfizm uzyskujemy poprzez mechanizmy dziedziczenia, przeciążenia, poprzez stosowanie interfejsów i delegatów. Przeciążanie metod to utworzenie metody o podobnej sygnaturze i tej samej nazwie, co istniejąca. Metody muszą być jednoznacznie identyfikowane, co oznacza, że muszą różnić się sygnaturą. Kompilator nie może mieć wątpliwości, o którą nam metodę chodzi w trakcie wywoływania. Dla przykładu, nie możemy posłużyć się sygnaturami metod typów, które są jednoznaczny sposób rzutowane na siebie. Jeżeli posłużymy się sygnaturą metody, która przyjmuje jako jedyny argument int i long, obydwa typy całkowite, kompilator nie będzie wiedział, o co nam dokładnie chodziło. Przeciążać możemy także konstruktory w dowolny sposób inicjalizując nasze obiekty. Przyjrzyjmy się przykładowi przeciążania metod. Otóż mamy zadeklarowaną tutaj klasę punkt. Klasa punkt charakteryzuje się dwoma współrzędnymi. Są to pola całkowite w tej klasie, współrzędna x i współrzędna y. Jeżeli chcemy przemieścić nasz punkt, możemy podejść do tego w rozmaity sposób. Możemy się posłużyć informacją stricte kartezjańską, czyli podać przesunięcie osi x i osi y, albo też zadziałać w ten sposób, że określić kąt przemieszczenia i podać odległość, czyli przesunąć się o wektor. Jeśli chodzi o przeciążanie konstruktorów, sytuacja wygląda w sposób analogiczny. Musimy doposażyć naszą klasę o właściwe przeciążenie poprzez dodanie kolejnego konstruktora z inną listą argumentów. Uzyskujemy w tym momencie efekt różnego inicjalizowania naszych obiektów. Jako przykład posłużyć może nam klasa prostokąt, która będzie zawierała w sobie dwie współrzędne wcześniej zaprezentowanej klasy punkt. Otóż możemy nasz prostokąt zainicjalizować dwoma współrzędnymi, podając dwa konkretne punkty, albo na przykład podać surowe cztery współrzędne liczbowe. Możemy też podać współrzędną wybranego narożnika i podać jego szerokość i długość. Jeszcze inny sposób utworzenia konstruktora takiej klasy to możemy skorzystać z innego prostokątu i z niego zaczerpnąć informacje. Zobrazujemy to stosownym przykładem. Kolejna istotna cecha obiektowości to wielopostaciowość, to polimorfizm. Jesteśmy w stanie definiować pewne zachowania, które będą miały wiele znaczeń. Otóż, aby to zademonstrować, założę klasę prostokąt. Klasa mojego prostokąta będzie posiadała współrzędne lewego górnego rogu, to będą odpowiednio punkty wielkości x i y oraz szerokość i długość. Okay. Pierwszym przykładem przeciążenia metod może być konstruktor. Otóż przypomnę, żeby zdefiniować konstruktor, trzeba utworzyć metodę o nazwie klasy. Najprostszy z konstruktorów będzie definiował wartości tworzę bezargumentowy konstruktor, który definiuje wartości równe 0. Ok, kolejny konstruktor może przyjmować konkretne wartości i inicjalizować nimi klasę.
Okay. Przypomnę, że tutaj musimy się posłużyć słowem this, wskazującym, że chodzi o obiekt klasy. Y. Okay. Mamy zdefiniowany drugi konstruktor. Może być ich cała masa. Bardzo typowym konstruktorem zapewne będzie tworzenie prostokąta na podstawie już istniejącego. Czyli w takim wypadku to będzie analogicznie możemy postępować z każdą metodą, tak samo jak z konstruktorem. Możemy przeciążać ją o dowolny argument. Zobaczmy. I zdefiniuję jakiś. Prawda? Mam do dyspozycji ten prostokąt. Prostokąt drugi równa się nie prostokąt od. Prostokąt. Mam zdefiniowane trzy konstruktory. Potrafię ich używać. OK. Tak jak powiedziałem, możemy definiować dowolne przeciążenia. Przesun. Zdefiniuję metodę przesun, która będzie przyjmowała jako argument tylko współrzędną x, o ile przesunąć w przypadku x. Lub metodę szacun wyposażę w dwa argumenty. Chcę przesunąć, czyli plus równa się podobnie w przypadku y. Zatem tak jak powiedziałem, jesteśmy w stanie definiować zarówno konstruktory, ale również inne metody w ten sposób, że będą miały dokładnie taką samą nazwę, natomiast ich działanie, sposób zachowań będzie wynikał z tego, jakie przekażemy tam argumenty. Oczywiście ta metoda musi być publiczna, żebym mógł na zewnątrz klasy ją wywołać. I tutaj wywołanie dwuargumentowej metody przesuń. Kolejny aspekt języka zorientowanego obiektowo to dziedziczenie. Tak jak już na wstępie było powiedziane, wszystkie klasy w środowisku .NET dziedziczą z jednego wspólnego korzenia, jakim jest klasa Object. Natomiast możemy to drzewo hierarchii rozbudowywać w sposób dowolny. Każda klasa może dziedziczyć co najwyżej z jednej klasy. Dlatego możemy klasę naszą nowo tworzoną oprzeć bezpośrednio o klasę Object, albo też wykorzystać jakąkolwiek istniejącą wcześniej. Spójrzmy zatem na przykład dziedziczenia. Otóż mamy zaprezentowaną klasę bohatera gry, który dostarcza ogólnych informacji na temat postaci, jaka może istnieć w grze. Możemy tutaj wyróżnić pola charakteryzujące naszego bohatera oraz przeanalizować zestaw metod, które powinny zostać zaimplementowane. Na przykład narysuj postać w ruchu, albo oblicz położenie, oblicz obrażenie otrzymane od ciosu. Jeżeli przeanalizujemy sobie przykład klas konkretnych, okazuje się, że wszystkie postacie, które tutaj mamy zaprezentowane, czyli na przykład Amazonka, Barbarzyńca, Magiczka, Nekromanta, Paladyn, mają wspólne cechy i wszystkie bazują na polach klasy bohater gry. Wszystkie też potrzebują metod, które są zdefiniowane w tej klasie, ale każda implementuje te metody według własnego przepisu. W przedstawionym kodzie jest zaprezentowany przykład implementacji metody w klasie bazowej, natomiast
Wybrane metody nie są zaimplementowane, są oznaczone jako abstrakcyjne, o czym będzie mowa później. Innym przykładem dziedziczenia może być na przykład klasa konto, która będzie wyspecjalizowana przez klasę konto student, konto junior, konto biznes. Może się okazać, że konkretne klasy wymagają specyficznych metod albo mają specyficzne ograniczenia. Wówczas cała logika i kod zawarty w klasie konto jest dostępny bezpośrednio w klasach specjalizowanych, natomiast dodatkowe szczegóły są bezpośrednio w nich zawarte. Jeśli chodzi o składnie dziedziczenia, wygląda ono następująco. Po słowie kluczowym klas następuje nazwa klasy, tak jak to ma miejsce w każdym wypadku, po czym dalej jest znak dwukropka i nazwa klasy, z której dziedziczymy. Warto w tym momencie zapamiętać, że nie po każdej klasie można dziedziczyć. Są klasy zablokowane do dziedziczenia, oznaczone specjalnym słowem kluczowym sealed. Klasa dziedzicząca rozszerza funkcjonalność klasy bazowej. Aby móc operować na metodach i właściwościach z klasy bazowej, dostarczone jest przez język specjalne słowo kluczowe base. W przypadku dziedziczenia z klasy bazowej musimy też pamiętać o tym, że będzie wywoływany konstruktor klasy nadrzędnej. W tym celu w przypadku wywoływania naszego konstruktora musimy przekazać właściwe argumenty, jakie wymagane są od nas przez klasę bazową. Argumenty te są bezpośrednio przekazywane w konstrukcji, tak jak to widać na przedstawionym przykładzie. Nasza klasa bazowa zwierzę jest nad klasą dla klasy kod. W momencie budowania konstruktora musimy przekazać wymaganą informację, a jest to nazwa tutaj, dla nadklasy, tak by konstruktor klasy bazowej miał wszystkie niezbędne informacje. Tworząc klasy wyspecjalizowane, możemy nadpisywać istniejące w niższej hierarchii metody. Możemy tą samą metodę, która jest dostępna w klasie bazowej, zaimplementować w zupełnie odrębny sposób. Dzięki czemu uzyskujemy taki efekt, że metoda o dokładnie tej samej sygnaturze i nazwie może zadziałać w zupełnie inny sposób, jeżeli będziemy analizowali kod z punktu widzenia klasy bazowej. Możemy przecież utworzyć chociażby kolekcję obiektów typu bazowego i zainicjalizować je klasami szczegółowymi. Bodajże najbardziej charakterystyczną cechą obiektowości jest dziedziczenie. Dziedziczenie polega na tym, że klasy zdefiniowane mogą rozszerzać inne istniejące już klasy. Mogą definiować ich zachowania na swój własny, specyficzny sposób. Aby to lepiej zrozumieć, zdefiniujemy sobie klasę ogólną figura. Umieścimy to wszystko w osobnym pakiecie. I zdefiniujemy klasę figura. Nową klasę zdefiniujemy. Mamy zdefiniowaną figurę geometryczną. Ta nasza klasa będzie posiadała pole tekstowe informujące o nazwie. OK. I będzie posiadała również metodę, która pozwoli pobrać pole powierzchni figury. Na razie będzie zwracało to po prostu wartość 0. Dodatkowo umieszczę w klasie figury właściwość, która pozwoli pobrać jej nazwę. Mógłbym tutaj się posłużyć metodą lub właściwością. Do rozmaicenia przykładu. Niech to będzie właściwość. OK. Co dalej? Dalej zdefiniuję klasę okrąg.
dodam w niej konstruktor. Który będzie przyjmował argumenty położenia środka. Łagamy się intem. A także promień. Definiuję w ten sposób pola klasy. OK. Aby umożliwić nadpisywanie metody, czyli definiowanie zachowań w klasach dziedziczących po figurze, muszę posłużyć się słowem kluczowym virtual, dzięki któremu będę mógł... OK, najpierw muszę oczywiście zdefiniować, po czym klasa okrąg dziedziczy. Figura. Okay. W ten sposób zdefiniuję metodę pobierz pole powierzchni. W przypadku okręgu skorzystam z prostego wzoru pi r kwadrat. Dostęp do stałej pi klasie match. I teraz jeszcze r kwadrat, czyli promień razy promień. Dodatkowo jeszcze zdefiniuję wywołanie konstruktora w klasie figura. Chcę w jakiś sposób inicjalizować pole nazwa, tutaj zdefiniuję konstruktor. Celowo tworzę konstruktor kwalifikatorem protected, czyli chronionym, po to, żebym nie tworzył instancji klasy figura, ponieważ jest to klasa bez szczegółowego sensu, dopiero konkretne klasy będą w stanie policzyć właściwy sposób pole. Niedługo poznamy bardziej zaawansowane sposoby uniemożliwiania tworzenia instancji klasy niż ukrywanie konstruktorów, ale na tą chwilę wystarczy nam to rozwiązanie. OK. W klasie okręgu wywołam klasę bazową, wywołam konstruktor klasy bazowej i tutaj będzie mi chodziło o okrąg. Czyli tak, w tym momencie mam zdefiniowany trójargumentowy konstruktor w klasie okrąg. Przyjmuje on pola charakterystyczne i potrzebne dla klasy okręgu. Natomiast muszę też wywołać konstruktor klasy bazowej, ponieważ po niej dziedziczy. Z uwagi na to, że konstruktor jest i posiada parametry, musi być wywołany. Podaję tutaj, przekazuję parametr, z jakim wywołam konstruktor klasy figur. OK, żeby jeszcze nasz przykład był bardziej bogaty, potrzebna mi będzie jeszcze jedna figura geometryczna. Niech to będzie tym razem kwadrat. Podobnie tutaj definiuję konstruktor. Długość boku. Wywołuję konstruktor klasy bazowej. I stworzę jeszcze zmienne w klasie. Daję definicję, że chodzi mi o rozszerzenie klasy figura i chcę nadpisać jeszcze metodę pobierz pole powierzchni. Jest to długość boku do kwadratu. W porządku. Pora, żeby to przetestować. No więc zdefiniujmy sobie
kwadrat. Tak, chodźmy w kwadrat. Współrzędne są tutaj mało istotne, ważniejsze jest długość boku. Ważniejsza jest długość boku. OK. I zdefiniuję sobie jeszcze okrąg. OK. Mogę teraz przekonać się, jakie są pola powierzchni. Ale to jeszcze nie jest to, co byśmy chcieli zobaczyć. Najważniejszą cechą jest to, że zarówno kwadrat, jak i okrąg to figury. I w dowolnej chwili mogę skorzystać z takiej definicji, że kwadrat jest figurą. OK, zdefiniuję drugą figurę. Jak łatwo się przekonać, wywoływane metody klasy figura faktycznie powodują uruchomienie odpowiednich metod z klas, których dotyczy obiekt, czyli tutaj z klasy kwadratu i z klasy okręgu. W ten sposób jestem w stanie ukryć w programie, który obiekt mam faktycznie powołany i polegać na jego bazowej definicji. Zarówno w klasie kwadrat i okrąg mogę dodać szereg metod kodu, który rozszerza funkcjonalność klasy figura, natomiast zawsze mogę skorzystać z tego, że klasy te rozszerzają figurę i wszystko to, co jest zdefiniowane w figurze, musi być dostępne w klasach po niej dziedziczących. Pozostają nam do przeanalizowania dwa istotne słowa kluczowe, mianowicie virtual i override. Albowiem, jeżeli zainicjalizujemy klasę wyspecjalizowaną i uzupełnimy ją wszelkimi wartościami, możemy w dowolnym momencie rzutować ją na klasę bazową. Wówczas to, jeżeli będziemy się posługiwali metodą istniejącą, może zajść wątpliwość, o którą tak naprawdę nam metodę chodzi. Czy tą z klasy bazowej, czy tą z klasy wyspecjalizowanej. Aby uniknąć tego typu niejasności, możemy posłużyć się kwalifikatorem virtual, dzięki czemu kompilator będzie wiedział, że zawsze ma użyć klasy, metody z klasy, która jest faktycznie w danym obiekcie. Zilustrujemy to stosownym przykładem. Wyjaśnieniu jeszcze wymaga jedna kwestia, jak to się dzieje, że w momencie wywoływania metody z klasy figura, pobierz pole powierzchni, zostaje wywołana właściwa metoda. W jaki sposób klasa figura ustala, czy ma wybrać metodę z klasy kwadrat bądź okrąg? No przede wszystkim wynika to z faktu, że jest przypisana odpowiednia instancja klasy, ale chodzi również o to, że w klasie okrąg i kwadrat odpowiednio metoda pobierz pole powierzchni jest oznaczona specjalnym słowem kluczowym override. Nadpisz działanie metody z klasy bazowej. Klasa bazowa, klasa figury, ma zdefiniowaną tą metodę, pobierz pole powierzchni, która zwraca zawsze wartość 0. Otóż, gdybyśmy zrezygnowali z nadpisania tej funkcjonalności, jeżeli byśmy zrezygnowali ze słowa kluczowego override, to posługując się, tak jak tutaj, wywołaniem metody dla definicji klasy figura, byśmy faktycznie wykonali metodę z klasy bazowej. Przekonajmy się. Zgadza się. Zwracana jest wartość 0 z klasy bazowej. Natomiast jeżeli wykonamy dokładnie to samo z kwadratu, mamy konkretną wartość. Zatem w takich sytuacjach, jeżeli chcemy jednoznacznie rozstrzygać, że ma być wykonywana metoda, która należy do zdefiniowanej klasy. Nieważne, że obiekt tej klasy jest przypisany do klasy bazowej,
musimy się koniecznie posłużyć słowem kluczowym override.